dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło gościć po raz wtóry na ziemi bełchatowskiej. Minionego ja w miesiącu grudniu wizytowałem szkoły miasta Bełchatowa. Teraz przyszedł czas na powiat bełchatowski. Szanowni Państwo, powiat bełchatowski oświatem stoi. Jest to moja właściwie druga placówka w tym momencie. Chciałem pogratulować przede wszystkim nauczycielom społeczności, pani staroście, Radzie Powiatu i wam, mieszkańcy powiatu bełchatowskiego, tak wspaniałej szkoły, jaką jest Liceum Rolnickiego. 7 miejsce w województwie, raz tą z medalami Złota Tarcza, samo mówi za siebie. Wielkie, wielkie słowa uznania za pracę i od razu pozdrowienia dla uczniów szkół średnich, którzy teraz na pewno przygotowują się do matury i dziennie walczą w pracy zdalnej. Szanowni Państwo, powiat, Polska Powiatowa, powiat bełchatowski. To, co widzę, to, co zobaczyłem, świadczy o pracy samorządowców powiatu bełchatowskiego, poprzedniego starosty pana Wojciechowskiego, pani starosty Doroty Pędziwiat. To żmudna praca rady powiatu. Szanowni Państwo, to są rzeczy bardzo istotne. Ja jadąc tutaj, robiłem taką prasówkę razem z moim rzecznikiem i obliczaliśmy rok 20. Szanowni Państwo, te wszystkie projekty, które summa summarum zdołało nam się tak w samochodzie obliczyć, to 6,5 miliona złotych. Tak mniej więcej zamykałaby się kwota, chociaż nie o wszystkich rzeczach jeszcze wiemy. Na pewno wiele jest w planach, ale to są bardzo ważne rzeczy. Szkoły Bełchatowa, szkoły powiatu bełchatowskiego są doskonale wyposażone. Ja to widziałem poprzednio w mieście, gdzie pani prezydent dokonała naprawdę rzeczy dużych. Pracownie, wyposażenie pracowni na szkoły zdalną w tych latach ciężkich, czasach pandemicznych. W zasadzie miasto i powiat Bełchatów doprowadziły do tego, że we wszystkich szkołach mamy prawie nowe pracownie komputerowe. I to były też środki rządowe, które tutaj były wzięte pod uwagę. Przypominam Państwu, że sam rok 2020 rząd polski premiera Mateusza Morawieckiego zasygnował na zdalną szkołę, aktywną tablicę, wsparcie dla nauczycieli, te 500 zł, aż 1 miliard złotych w skali kraju. I znakomitej tutaj jej części te środki zostały prawidłowo wykorzystane w powiecie bełchatowskim. Aplikacja do różnych źródeł rządowych, różnych fundacji, do tych centralnych podmiotów jest prawidłowa i wskazuje na to, że szkolnictwo i oświata powiatu bełchatowskiego pod przywództwem pani starosty Pędziwiat ma się doskonale. Ja gratuluję pani staroście poziomu materialnego i nie tylko materialnego, bo oczywiście materia jest tu bardzo ważna. Bardzo ważne jest to, w jakich warunkach uczą się nasze dzieci, jakie są te warunki, jakie im zapewniamy, a czym to samorząd terytorialny. W powiatach powiaty mają zwykle mniej gruntów, mniej możliwości pozyskiwania środków, a to, co widzimy, wskazuje na to, że ten budżet jest prawidłowo z takim, bo ja to czuję po prostu w pani staroście nauczyciela i wiem, że oświata dlatego się ma tutaj doskonale. Czyli czy zarówno szkolnictwo branżowe, zawodowe, czy to ogólnokształcące jest na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze raz gratuluję wam szkoły Broniewskiego, bo to zaszczyt na pewno być uczniem takiej szkoły, a jeszcze większy zaszczyt uczyć takie dzieci, takich uczniów. Jesteśmy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Szanowni Państwo, ta sala została wyremontowana, doposażona, to kwoty duże i szkoła 300 tysięcy złotych. To są bardzo ważne rzeczy, ale także bardzo ważne jest to, w
jakich warunkach, przy poziomie, tutaj widziałem windy, które doskonale pozwalają niepełnosprawnych dostarczać do poszczególnych pracowni, poszczególne pracownie do BIF, biofeedbacku, czy ten sprzęt, pani dyrektor? Tomatis. Okay. Tomatis, tak, taki bardzo specjalistyczny sprzęt, który jest tutaj, nie każdy taki sprzęt posiada, nie każdy może na nim pracować. Także na pewno kadra, która obsługuje tego typu urządzenia, musi być specjalnie do tego przygotowana i wykształcona. Szanowni Państwo, powiat bełchatowski oceniam bardzo dobrze, bardzo dobrze. Oświata ma się tutaj doskonale. I bardzo dziękuję za tą wizytę, że dla mnie było tutaj przyjechać i tutaj być, bo to, co widziałem poprzednio w mieście, potwierdza się teraz także w powiecie. Jest to niezwykle wysoki poziom kultury materialnej i duchowej, także tak jeszcze raz wrócę do Centrum Bielskiego. Piękna sprawa, gratuluję.